Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją nową. To znaczy ten system przestaje być efektywny także jeżeli chodzi o zapewnienie elementarnej pomyślności milionów Polaków. Po to, żeby się ratować, sięga do coraz krótszych kieszeni. No, uderzenie na emerytów to przecież nic innego, jak ściągnięcie do tych kieszeni najkrótszych. Uderza poprzez podwyżki cen, podwyżki czynszów. To sami Państwo wiecie, co się dzieje w Niemczech, a w Gdyni, bo tak naprawdę widzicie i bardzo zamożne, najzamożniejsze chyba w Polsce, no i bardzo dobrze rządzone, znaczy tego słynnego prezydenta, prezydenta Szturka. Ale nawet jeżeli spojrzeć na choćby Gdańsk, to tam się pod tym względem dzieją rzeczy naprawdę okrutne. I to nie jest coś indywidualnego, jednostkowego, to jest zjawisko ogólne. Ten system próbuje się ratować, wyciągając gdzie się da jakieś pieniądze, ale zawsze omija tą sferę najbardziej zamożną, sferę zewnętrzną, zagraniczną, zagraniczne banki. To wszystko jest przez cały czas pod bezwzględną ochroną. No i gdy pana Morawskiego zapytać, czy ten system powinien być w Polsce kontynuowany. On jest już bardzo zagrożony pod względem finansowym, bo stąd poszukiwanie pieniędzy. On powoduje, że polska infrastruktura, ta szeroko rozumiana, państwo, szkolnictwo, to jest komprymowane, zmniejszane w tej chwili gwałtownie. Ten system już po prostu nie jest w stanie utrzymać nawet czegoś tak, co dużo mówicie, archetypicznego, jak to państwo, szeroko rozumiane państwo, które nazwano III Rzeczpospolitą. Bo że to państwo ani nie miało silnych służb państwowych, ani silnego szkolnictwa, niczego nie miało, ani silnej armii, to już w ogóle szkoda mówi. Nie miało niczego silnego. A państwa o potencjale naszego kraju, bo mamy dzisiaj 18 potencjał na świecie, często dysponują naprawdę poważnymi możliwościami. Są traktowane jako poważne, liczące się państwa, dysponujące także na przykład znaczną siłą militarną, no, państwo mające połowę PKB Polski na broń nuklearną, mówię o Pakistanie. Otóż to wszystko razem skłania do powiedzenia tego, co mówiłem przed chwilą w sali PHP. Trzeba się zastanowić nad całkowitą zmianą tego systemu. On został nam, no, miał w ogóle powiedzieć narzucony, bo to jest tak, że komunizm został narzucony siłą. Gdyby tu nie wkroczyły wojska sowieckie, to komunizmu w Polsce na pewno nie było. Nie wiem, co by było, ale na pewno nie był komunizm. Partia komunistyczna była małym marginesem, nie liczącym się. Postawiliby przed sądami za współpracę z Gestapo, za zdradę i pewnie rychły koniec by historii. Bardzo wielu ich potomków by się dzisiaj też nie było, no jak to na rodzinie, które mają potomki. Ale, no tak to było. Nie może być w Polsce, no chyba, żeby zdołali uciec. No ale wtedy by działali tam dalej na wschodzie. No ale to nie dotyczy. Natomiast w tej chwili jest tego rodzaju sytuacja, że czy mieliśmy tego rodzaju sytuację, że można powiedzieć, że nam doradzono. Nie narzucono, nie zmuszono, ale doradzono. To było takie mocne doradzenie, takie doradzenie można powiedzieć z naciskiem. Przypomnijmy sobie, że plan Balcerowicza to był plan Zaksa. Najpierw się nazywał planem Zaksa, dopiero później planem Balcerowicza. Że ten profesor Zaks jeździł tu po Polsce, spotykał się z posłami ówczesnego Sejmu, OKP, ja tutaj widzę kolegę posła i dyrektora Wienia, który pewnie to sobie przypomina. Krótko mówiąc, no, taki był wtedy nastrój na świecie, taki był układ interesów i pewien system, który wcale nie był jedynym wariantem systemu rynkowego, został, można powiedzieć, troszeczkę nawet wciśnięty po prostu. Może to będzie najlepsze słowo. No i przyniósł różnego rodzaju rezultaty, w tym bardzo ciężki ból społeczny. No ale przyniósł także i pewien postęp, bo dzisiejsze PKB Polski jest to prawie dwa razy większe niż w roku 92, chociaż przedtem to PKB spadało, więc nie ma, nie jest jeszcze dwa razy większe niż w roku 89. Ale powtarzam, ten system już dzisiaj, można powiedzieć, swoje możliwości
zupełnie wyczerpał. I trzeba te dogmaty wtedy obowiązujące po prostu odrzucić. Trzeba sobie przypomnieć, że przemysł jest ważny, bo Mariano dobrze jest nieważny. Bo jak przemawiałem przed chwilą w stoczni, to jest ciemień pewnie w stoczni. A także przedtem była nie jednak o wiele, to było całe miasto, można powiedzieć. A przez stocznie na świecie istnieją, straty są produkowane, to w ogromnych ilościach. To nie jest tak, że po prostu tego w ogóle nie ma. Ale przemysł, można powiedzieć, zajmie w bardzo wielu miejscu. Mówiono, że mechanizmy dodatkowe wszystko załatwią, a interwencja państwa jest co najbardziej szkodliwa. Nie może nic dać. No, dziś się okazuje, że w wielu państwach jednak te interwencje były, choćby tak naszą zachodnią granicą Niemcy interweniowali na ogromną skalę. Główny fundusz interwencyjny, który powstał jeszcze z planu Marszala, to liczy kilkaset miliardów euro i naprawdę bardzo je musują. No i podtrzymywali przemysł i na tym dobrze wyszli. Mówiono, że kapitał nie ma ojczyzny, że to wszystko jedno, czy nie jest bank. Trzeba było znaleźć, kto uwierzy. No dzisiaj wszyscy mówią, że kapitał jednak ojczyzna ma. I że to bardzo dużo zależy od tego, czy jest bank. Niedawno miałem spotkanie z przedsiębiorcami w ramach konferencji Polska Wielki Projekt i oni mówili jednym głosem, że to, że w krajach, gdzie oni eksportują, no to byli właśnie eksporterzy, ci, którym się to udało, to na niemałą skalę, no to, że nie ma tam polskiego banku, który by ich schronił, kiedy nie przyszedł. Bardzo byłoby dobrze, gdyby taki bank mieli, bo inni takie banki mają i uzyskują często coś, czego nikt inny nie uzyska. Powtarzam, kapitał ojczyzna ma. No, mówiono nam, że gospodarka w oparciu o nowe mechanizmy ekonomiczne, nowe mechanizmy giełdowe, te nowe konstrukcje finansowe, różnego rodzaju tak zwane produkty, będzie się właściwie nieskończona się rozwijała. Kryzysy to już przeszłość. Nawet ktoś miał dostać Nobla za taką teorię. Tylko akurat był kryzys i w związku z tym był Nobla wyjść. To też się okazało nieprawda. Te główne założenia, które tutaj przekazywano ludziom właściwie jak prawa fizyki, to są w ogóle rzeczy niepodważalne, a kto tego nie rozumie, to ma kurzy już rzekł do dziś, ja pamiętam takie artykuły w Gazecie Wyborczej. Otóż te wszystkie założenia okazały się całkowicie nieprawdziwe. No i dzisiaj musimy z tego wyciągnąć wnioski, szanowni państwo. Musimy z tego w końcu wyciągnąć wnioski. Nie tak jak obecna władza kosztem milionów ludzi, próbować za wszelką cenę tamto system ratować, tylko po prostu dokonać takiej zmiany jak w 1989 roku. Bo to jest ta skala. To jest ta skala, proszę państwa. No i dzisiaj... takimi pytaniami, przed jakimi stawaliśmy wtedy. Tylko, że nie ma tego, kto przyjdzie i powie, jak ma się zrobić. I to Bogu dzięki. Musimy to wypracować sami. I ktoś może wobec tego zapytać, no dobrze, to łatwo powiedzieć. Ale czy już coś jest? Czy już coś jest wypracowane? No, mówiąc najkrócej, jeżeli spojrzeć nie tylko nawet na teoretyczne opracowanie, tylko na coś dużo konkretniejszego, na konkretne projekty ustaw, jak zmienić różne dzieci naszego życia, począwszy od tej dziedziny, która będzie tutaj tą pierwszą, nie oznacza, że najważniejszą, żebyś tutaj dobrze zrozumiano, bo to jest teza właśnie tej koncepcji, no to w skrócie możemy nazwać bardzo logiczną. Ale to jest dziedzina, bez której no, nie jesteśmy w stanie załatwić niczego w tej chwili, tak? W dziedzinie finansów są gotowe projekty ustaw. Chciałem powiedzieć porozumienie centrum, chciałbym człowiek, że przypomina stare nazwy. Porozumienia centrum zasady. Ale oczywiście chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość taki projekt, który już złożyła Sejmie, cały wielki nowy system podatkowy, który musi być podstawą wszystkiego, bo ten nasz system podatkowy to jest w tej chwili jak taka zardzewiała, stara maszyna, gdzie już każdy kółko kręci się w inną stronę i mówię, to praktycznie rzecz biorąc nie działa. Bardzo wielu ludzi, którzy powinni płacić podatki, ich nie płaci,
z kolei innych się prześladuje przy pomocy podatków i niszczy. Urzędy skarbowe jednym wszystko darowują, a innym po prostu niszczą i to często z powodów całkowicie pozamerytorycznych, często jakichś klikarskich, wymarzy politycznych. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która musi być zmieniona. Tu jest potrzebna także radykalna reforma całej administracji skarbowej. Zapytacie Państwo, czy jest plan? Jest, proszę Państwa. Jest to projekt ustaw, który rozporządzę, to jest taki 5 tomów grubu. Wszystko jest przygotowane. I proszę Państwa, to jest taki punkt numer jeden. Ja go nie będę rozbudowywał, tam trzeba jeszcze zmienić sprawę zamówień publicznych, bo to jest w tej chwili bardzo istotna kwestia i zmienić pewne sprawy związane z środkami europejskimi. Tych zmian musi być bardzo wiele. Ale to jest warunek pierwszy, no bo jak nie będziemy mieli pieniędzy, jak nie będziemy mieli uporządkowanego systemu, który zasila państwo i pozwala mu prowadzić politykę w różnych dziedzinach, to nie załatwimy tych innych kwestii. A inna kwestia to, proszę Państwa, podjęcie uczciwej polityki gospodarczej. Bo do tej pory myśmy tak naprawdę polityki gospodarczej sensu stricte nie prowadzili. Były takie małe próby, no. Strategia Kołodki, strategia dla Polski, tak to się nazywało w latach 90. To było coś w rodzaju takich prób, ale na stosunkowo niewielką skalę, ale to też przyniosło wtedy niezłą uchwałę. Trzeba przyznać. To przeciwnik polityczny, ale ja to uczciwie przyznam. Otóż ale tak naprawdę polityki gospodarczej tutaj nie było. Była tak zwana polityka transakcyjna, to znaczy no każdy coś tam wyrywał dla siebie, to do tego sprowadzała się polityka. Była jednym wielkim chaosem, takim, taką szarpaniną, bez żadnego wyraźnego celu. Żeby taką politykę prowadzić, no to trzeba przypomnieć sobie, no, po pierwsze tą zasadę, że państwo już nawet użyję takiego słowa, odbudowuje potrzeby. Trzeba sobie przypomnieć tą zasadę, że kapitał ma ojczyznę, więc trzeba polskie banki repolonizować. Tak, proszę Państwa. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Trzeba prowadzić do repolonizacji polskich banków. Nie w tym sensie, że teraz... po moim poprzednim spotkaniu, że chodzi o nacjonalizację banków. Oczywiście, że nie chodzi o to, żeby banki były państwowe. Nie. To się nie sprawdza. Może być jeden, dwa, trzy banki państwowe, ale większość musi być prywatna. To jest zupełnie naturalne. Ale one muszą być polskie, w rękach polskiego kapitału. To jest, proszę Państwa, stworzenie takiego systemu, który będzie w istocie no, wspierał na przykład w eksporcie, ale w sposób efektywny działanie naszych przedsiębiorców. Wspierał nie tylko tam, jak to się mówi, politycznie, tylko bardzo konkretnie pomagał w tym, żeby nawet małe przedsiębiorstwo miało szansę się pokazać, miało szansę zaproponować swoje produkty i to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, także w Azji, bo to jest dzisiaj wszystko sfera z punktu widzenia gospodarczego bardzo, ale to bardzo interesujące. To oczywiście ma być wspierane także tym systemem podatkowym, o którym mówiłem, bo obok tego, że ma być nowy, ma być jakby otrząśnięcie się z tego całego kurzu, którym jest w tej chwili, to jeszcze do tego ma być krok inwestycyjny, proszę Państwa. On ma być nastawiony na to, że kto może płacić małe podatki, albo nawet w ogóle nie płacić, ten kto inwestuje. Bo chodzi o to, żeby ten mechanizm inwestycji w Polsce zdecydowanie nakręcić. I tych przedsięwzięć w tej dziedzinie musi być oczywiście wiele. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć o jednym, że przynajmniej zdecydowana większość z nich jest przygotowana. To nie jest tak, że tego nie ma, że to dopiero będzie trzeba wymyślać. Ja mówię, że wszystko jest wymyślone, że nie można niczego dodać, na pewno można dodać sporo. Ale generalnie rzecz biorąc jest tak, że to jest gotowe. Tylko proszę Państwa, każda taka polityka i każde pieniądze po prostu utopią się w korupcji, jeżeli my nie będziemy mieli porządnego państwa. No pewnie tutaj zgromadzeni słyszeli o tym przedsiębiorcy, w którym zniknęło 900 milionów złotych na budowę autostrad.
a przedsiębiorstwo w banku to mało. O tym systemie, tych łańcuszkach, że jedna firma dostaje zlecenie na budowę autostrady, przekazuje to drugiej, ta trzeciej, a ta, która ma budować, co najmniej to jest piąta albo dziesiąta. No, po drodze oczywiście znikają pieniądze. No, z tym trzeba skończyć, a z tym skończyć porządnie działające państwo. No więc potrzebna jest reforma państwa. I znów nie będę jej dokładnie omawiał, bo potrzebna jest reforma centrum, potrzebna jest reforma sposobu tworzenia prawa, bo jest fatalny. Jedna trzecia to łagodnienie, jedna trzecia ustaw to są ustawy lobbystyczne, a więc takie, które są nie w interesie całości tej grupy. Ostatnio tak to w Polsce obliczono. Sądzę, że gdyby się wzięto głębiej, to pewnie to nie byłoby znaczenie tylko i połowa, albo może więcej niż połowa. I Sejm przy najuczciwszych posłach i najbardziej pracowitych kompetentów nie jest w stanie tego opanować. Z tego względu, że to bardzo często chodzi dosłownie o ten przysłowowy przecinek w jakimś momencie, albo jakiś drobny przepis przejściowy. Trzeba bardzo dobrze znać często jakąś zupełnie szczególną dziedzinę, żeby zrozumieć, gdzie jest ty. Gdzie jest to, ma być przedmiotem, że tak powiem, jakichś interesów, jakiegoś bardzo często nadużycia. Czyli krótko mówiąc, co trzeba zmienić, to trzeba powrócić do normalnej konstrukcji prokuratury. Państwo konstytucyjnie odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, więc także i prokuratura powinna być w rękach rządu, a jeżeli ktoś usądzi, że niezależność prokuratury oznacza jej niezależność od nacisków, to ja państwu powiem tak. Oznacza jej jeszcze większą zależność od nacisków, bo nie ma żadnej równowagi. Dzisiaj nawet gdyby był bardzo uczciwy minister i rząd cały, nie minister sprawiedliwości, ale cały rząd, to co może zrobić? A naciski są przecież nie tylko z góry, ale z różnych stron. Miejscowa prokuratura tu w Gdyni też pewnie podlega różnego rodzaju naciskom, które z Warszawą nie mają nic wspólnego. Jedyne to jest tutaj wola polityczna uczciwego kierownictwa politycznego. Dzisiaj ta wola polityczna, jak gdyby była, niewiele może zdziałać. Natomiast jaka jest zaleta z punktu widzenia tych, którzy chcą podtrzymać ten korupcyjny system? Oni mówią, że my nie odpowiadamy. Przedtem, jak się coś działo złego w prokuraturze, to władza, rząd za to odpowiada. Można było to postawić w Sejmie. Dzisiaj nie. Dzisiaj pan Serewet, jeżeli w ogóle przychodzi na posiedzenie komisji sejmowej, to robi to w ramach grzeczności. Podkreśla, że on tego nie musi robić. Bo jego sytuacja konstytucyjna czy ustawowa go do tego nie zobowiązuje. Ja sam często, jako poseł, często bardzo interweniuję, piszę różne interwencje, dostaję z niektórych prokuratorów odpowiedź, że mi nie odpowiedzą, bo nie mają obowiązku odpowiadać. Posłowie, niedawno jeszcze to było niemożliwe. Niektóre odpowiadają, a to jest kwestia grzeczności, można tak to określić. Więc na pewno to musi być problem. To sądy muszą być częścią państwa, dzisiaj są niezależną korporacją. Trzeba kontynuować reformę policji. Trzeba, to myśmy rozpoczęli, która została w połowie, można powiedzieć, zatrzymana, innych służb mundurowych. No i proszę państwa, jest jedna rzecz, na którą trzeba zapanować, chociaż nie ukrywam, że to jest trudne zadanie dla każdego rządu. Wiecie państwo, jaka jest relacja między ilością urzędników w roku 89, a obecnie? Trzy razy więcej jest dzisiaj. Trzy razy było pobytowe. Znaczy nie by było, ale można powiedzieć, że w administracji i w ogóle. Trzy razy więcej jest. Tak, nikt nie prowadzi takiej uczciwej statystyki. Między 450 a 500 tysięcy, tylko że niech państwo nie sądzą, że tu chodzi o policjantów, o służby mundurowe, o wojsko, o to wszystko, co jest bezwzględnie potrzebne. Nie, to są tacy ludzie, którzy są sensu z tych to urzędnikami, to znaczy siedzą za biurkami, coś tam załatwiają, albo nie załatwiają, bo to też się bardzo często, proszę państwa, zdarza. Bardzo często przeszkadzają albo tam. Mogę na takiej zasadzie, że tutaj ja jestem pan i władca. Otóż, szanowni państwo, jest ich, powtarzam, trzy razy więcej, chociaż z konstrukcji ustrojowej wynikałoby, że powinno ich być mniej. A jest więcej, więc tutaj tu jest też pole do oszczędności, bo często się mówi o oszczędnościach, a tu naprawdę można bardzo, bardzo dużo oszczędzić. Krótko mówiąc, jest potrzeba reformy
bardzo znacznej części aparatu państwowego, przy czym jednym z aspektów tej reformy, o której nie wolno zapomnieć, to jest także to, że my musimy, proszę Państwa, ostatecznie zerwać sytuację, w której polskie państwo, polski aparat państwowy jest jednak kontynuacją tego komunistycznego. Ja Państwu opowiem taką historię, bardzo charakterystyczną. Po podwórku tego miejsca, tego budynku, gdzie jest też siedziba naszej partii, włączył się przed paru laty taki człowiek, nie bardzo wiadomo, kto robił, ciągle był pijany. Okazało się później, że pracuje w przeglądzie sportowym, to była też redakcja przeglądu sportowego, ale ludzi dziwiło to, że on pijany kompletnie wsiada za kierownicę i się idzie. I nic nie ma. No i w końcu jeden z zatrudnionych tam kierowców porozmawiał z jakimś znajomym policjantem i pytał, co to jest. No nie wiem, co nie wiesz, no przecież takich nie zatrzymują. No chciał, takich to znaczy jaki. No policja ciebie, co to będzie powiedzieć. No ale zaczęto dalsze śledztwo. Co się okazało? To jest jeden z mordowców Popiełuszki. Księdza Popiełuszki. To jest jeden funkcjonujący pod innym nazwiskiem, bo oczywiście jak wyszło na jaw, kim on jest, to zniknął sprawa. Ale funkcjonujący pod innym nazwiskiem, w dalszym ciągu, w tej sferze, tego tak zwanego resortu dawnego, no ma przywileje. W dalszym ciągu jest człowiekiem niedoruszonym. Powtarzam. To jest bardzo charakterystyczny przykład tego, z którym musimy naprawdę raz na zawsze do końca zerwać. I ten proces modernizacji policji, o którym my mówimy, to jest proces jej wzbogacenia, różne urządzenia i tak dalej, uzupełnień różnego rodzaju technicznych, podniesienia pensji, ale to musi być także proces tego zerwania. Bo to już jest zupełnie formatu. Chociaż z naszego obecnego punktu widzenia, z tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce, no skoro stocznia Lenina znów jest Lenina, to ja już mówiłem przed dwoma godzinami, no. Mam swoje lata i dlatego świetnie pamiętam te różne napisy, które część z Państwa w dojrzałym wieku też pamięta. Lenin wiecznie żył. No, rzeczywiście Lenin wiecznie żył. Proszę? W każdym razie jest tak, że mamy tutaj jakieś takie zdumiewające elementy, bo pamiętajcie Państwo, to mówię już na marginesie, że Lenin, no bo Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, no to jeden z największych ludobójców XX wieku. No jeden z największych ludobójców, i nie mówię o tym, co się stało po jego śmierci. Nie, mówię o tym, co się działo za jego życia. Z jego wyraźnej decyzji możemy mordować. Bo może nawet z planu wychodziły książki na ten jego stulecie, jego urodzin. Wyszła taka książka węgierskiego autora, który chwalił go między innymi za to, że on napisał do jakiejś organizacji partyjnej bolszewickiej list, w którym potępił ich za to, że oni powstrzymali 6 kobiet i dzieci. To znaczy on uznał, że tak w interesie klasowym należy kobiety i dzieci mordować. I ma dzisiaj stocznię. No więc proszę Państwa, zastanówmy się nad tym tak przy okazji, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Ale wracając do Państwa i wracając jeszcze nawet na chwilę do tego przykładu, bo musimy stworzyć raz na zawsze mocne, ideowe podstawy tego, co się nazywa legitymizacją systemu, legitymizacją państwa. To muszą być podstawy oparte o polską tradycję niepodległościową, polską tradycję solidarnościową, bo naprawdę jest się czym chwalić. Stworzyliśmy 32 lata temu największy ruch obok ruchu Gandhiego, największy ruch społeczny w dziejach świata. Ruch naprawdę mający w dziejach świata bardzo poważne miejsce, którego czasem sami nie doceniamy. I w oparciu o to trzeba stworzyć i trzeba przekazywać młodemu pokoleniu, także przez szkołę, nie na zasadzie, że jednemu nauczycielowi się podoba, a drugiemu nie. Wszędzie na tej samej zasadzie właśnie tą koncepcję. Musimy budować naszą wspólnotę, bo nie ma dobrego państwa bez dobrej wspólnoty, wspólnoty narodowej. A to jest, proszę Państwa, podstawa. Wspólnota narodowa. Różne marki
punktu widzenia historii polskich środowiska, które dzięki komunizmowi doszły do wielkich wpływów. Będą kręciły nosem i płakały nad tym, jak to się źle w Polsce dzieje, że te pewnie na zewnątrz się tam znajdą? A miejmy to. Jesteśmy dużym europejskim narodem. Czy my się Francuzom wtrącamy w ich republikanizm analicki? Nie. Pewnie oni się nie wtrącają w to, jak my chcemy konstruować nasz republikanizm. Bo to jest też typ republikanizmu. To jest Związek Rzeczypospolitej. Ta Rzeczypospolita musi mieć swoją legitymację. Na przykład oni są realizacja Polska, niezależnie od tego, ilu jest wierzących, ilu jest niewierzących, nie jest tak mocno związana z historią Kościoła, że tego się rozerwać nie da, chyba że sztucznie, chyba że przy pomocy, że tak powiem, siły. I tutaj żadni panowie z Lublina, czy się podobni, tego zmienić nie mogą. I to też jest związane. W każdym razie o tym też trzeba pamiętać. To jest część tego nowego systemu. Musimy go budować także w tej dziedzinie. Ale żeby już nie przedłużać. Nowy system to jednak też nowy układ społeczny, nowa umowa społeczna. Ona została zerwana. Jeśli chodzi o ustawę emerytalną, to ona naprawdę ma fundamentalne ustrojowe znaczenie. Ona zerwała konsensus społeczny w tej sferze. Zerwała, odrzuciła całkowicie. Powiedziała, nic nas nie obchodzi, los starszego pokolenia nas nie interesuje. To jest też dla nas rezerwowane, jak będzie trzeba, to ten kawał, który się wszędzie opowiadał, jak ktoś idzie pod Sejmem i słyszy 100 lat, 100 lat i mówi, no znów panuje, bo nie, uchwala tą ustawę. Musimy sobie powiedzieć, oczywiście nie na wszystko nas stać, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, ale stać nas na to, żeby po pierwsze przywrócić tamten wiek, który był, przy prawie do pracy do 68 roku życia, to jest ważne. Wielu ludzi chce pracować dużo i mają do tego prawo. Wiele pań, na przykład zatrudnionych na umów zawodowych w pracy umysłowej, chce pracować się do 65 roku. A na pewno wiele z nich będzie chciał pracować w tym do 67. I oczywiście muszą mieć do tego prawo, ale na zasadach dobrowolności, a nie na zasadach, że jak przyjdą wcześniej, to dostaną 300 zł. Albo 300 zł. I trzeba, proszę Państwa, rozważyć to już razem ze społeczeństwem, być może na zasadzie referendum, no sprawę powrotu do systemu solidarnościowego. To znaczy takiego systemu, gdzie nie ma kont indywidualnych, tylko jest zasada, że kolejne pokolenie, jakby potrzebnie, to starsze, no, finansuje, bo to takie są prawa życia, a jest z jednej strony taki stan, że każdy dostaje jakieś tam minimum, a od tego ile zarabiał, zależy ta reszta. Ale nie na takiej zasadzie tych automatycznie zgromadzonych kapitału i tak dalej. Czyli zasada solidarności społecznej, tak jak to było kiedyś. Ja nie chcę mówić, że chcemy to narzucić, chociaż ja osobiście jestem tego zwolennikiem, że chcemy to narzucić społeczeństwu, bo wielu ludzi skłonino, jak sądzę, głównie na podstawie nieporozumienia, to znaczy wierząc, że sobie zbierze bardzo dużo, uznaje, że to jest zasada lepsza, ale należy tą sprawę uczciwie przed społeczeństwem postawić. Uczciwie, to znaczy powiedzieć ludziom, ile naprawdę z tego będą mieli. Bo przecież to oszustwo z tymi palmami dla emerytów, to było po prostu największe chyba oszustwo, jakie tutaj popełniono w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat. Trzeba to ludziom jasno wyjaśnić, tak samo jak trzeba im powiedzieć, możecie być dalej w tych funduszach, ale wiedzcie, co to dla was realnie znaczy. I możecie wrócić. Czyli powrót do swobody wyboru, bo w tej chwili tej swobody wyboru już nie ma. Takie są nasze plany, w tym względzie i to uważamy za podstawę. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o sprawę mentalną, ale oczywiście jest kwestia polityki prorodzinnej, jest kwestia opieki społecznej, kwestia podniesienia progów
jeżeli chodzi o prawo do pomocy społecznej, jest tu wultum różnych rzeczy, które muszą być załatwione, żeby to wszystko, co wiąże się z zajęciem się państwa przez państwo ludźmi, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji, było wypełniane na tym dopuszczalnym poziomie. Powtarzam, nie stać nas na Holandię, nie stać nas na Niemcy, to jest jasne, ale na pewno stać nas na więcej niż w tej chwili się mówi. Bo to, o czym się dzisiaj mówi, zakłada, że po pierwsze, w dalszym ciągu bardzo znaczna część tej zamożniejszej grupy nie płaci podatków i tym także wielkie instytucje, wszyscy muszą płacić podatki, a po drugie to zakłada, że my nie mamy rozwoju gospodarczego. My powinniśmy się szybko rozwijać. Cały ten plan, o którym mówię, jest po to, żeby Polska się szybko rozwijała. A dla szybkiego rozwoju jest potrzebne także porozumienie społeczne właśnie w tych kwestiach. To znaczy, musi być tak, żeby w Polsce człowiek o jakimś przyzwoitym poziomie empatii, to znaczy zdolności wczuwania się w sytuacje inne. Człowiek przyzwoity, dobry po prostu, mógł żyć bez wyrzutów sumienia, mógł mieć to poczucie, że pewne podstawowe reguły są tutaj przestrzegane. No to samo dotyczy służby zdrowia. Tu jest potrzebna całkowita reforma, Narodowy Fundusz się nie sprawdził. Prawie już nie ma ludzi, którzy go bronią. Ja ostatnio rozmawiałem z grupą lekarzy, głównie profesorów. Wszyscy jednym głosem mówili, że to musi być zmienione. Oczywiście nie może być ustaw refundacyjnych, które zwiększają cenę leków, bo ta nawet według oficjalnej statystyki zwiększyła przeciętnie o 10%, z tym, że w niektórych asortymentach zwiększyła cenę leków kilkadziesiąt razy. I to leków potrzebnych dla ciężko chorych i dla chorych na choroby, które występują powszechnie. Cukrzyca, astma, to są przecież choroby powszechnie występujące, szczególnie w starszym pokoleniu. Można je leczyć i to skutecznie, no ale coś kosztowało 4 zł, a teraz kosztuje 100, 90, 70, nawet 160. Ja to wiem z własnego doświadczenia, to znaczy nie ja potrzebuję tych leków, tylko moja mama. Ja sobie z tym świetnie dam radę. To nie jest mój problem. Ale gdyby na przykład moja mama musiała żyć ze swojej emerytury, wcale nie należącej do tych najniższych, to nie mogę. Krótko mówiąc, tak po prostu być nie może i to musi być zmienione. Cały ten system, który w tej chwili funkcjonuje, to jest skrajnie nieefektywny, to o tym prowadzi do ciągłego zaburzania się, musi być zmieniony i w tej sprawie, chcę Państwu powiedzieć, też plan jest gotowy. On może się nie wszystkim podoba, bo to jest powód do finansowania z budżetu, ale w bardzo wielu krajach europejskich tak właśnie jest i to wychodzi. Wychodzi nieporównanie lepiej niż w Polsce. No i wreszcie, proszę Państwa, tym elementem nowego systemu musi być powrót do podmiotowej polityki zagranicznej, bo polityka klientystyczna nie tylko jest upokarzająca, szczególnie, że my mamy partnerów, szczególnie tych na wschodzie, którzy lubią pokazać, tak zupełnie wprost, ale ona jest też całkowicie nieskuteczna. No niech Donald Tusk, gdyby stanął, powie, co załatwił. Co Polska załatwił? Nikt. Dokładnie. Nawet w drobnych sprawach, na przykład, no już bardzo, bardzo pokornie się tak mówiąc, w Niemiec. Nie wiem, czy Państwo widzieli ostatnio takie zdjęcie, jak pani marszałek stała przed Donaldem Tuskiem. Takiej pozie. No to Donald Tusk stoi w takiej pozie wobec pewnej innej partii. Otóż nawet jak na przykład mogliśmy dostać jedną instytucję europejską, CERN, Instytut Technologiczny, mógł być we Wrocławiu. Ważne, że w Polsce, ważne, że we Wrocławiu. Gdzie jest na węgiel? Kogo Niemcy poparli? Węgiel, a nie Polacy. No to tak to wygląda. Powtarzam, zablokowali nam port. Już nie mówiąc o tym, żeby budowali ten niezwykle groźny teren. Rurociąg, zupełnie się nie chciał z lojalnością sojuszniczą. Zablokowali port. To są kpiny po prostu z Polski, że wystarczyło to przesunąć o kilka kilometrów i blokady nie było, albo zakopać. Te wszystkie rzeczy związane z przesiedleńcami są przez cały czas podnoszone.
widoczny znak, te muzea wszystkie. No pani Steinbach, gdyby powiedziała o Francuzach, ja już nie mówię o Żydach, to co powiedziała o Polakach, to by wyleciała takim kimś z polityki. A o Polakach może powiedzieć. Kiedyś musieliśmy wysyłać samoloty bombowe, żeby Polaków uczyć cywilizację, a teraz już nie musimy. Powtarzam, niech by powiedziała coś takiego o Duńczykach, o Szwajcarach, o Austriakach, o innych. Nie mogłoby to nie funkcjonować w polityce. A o Polakach może. Tak to wygląda realnie. Bo tak się kończy taka polityka. Nie ma bezwzględniejszej dziedziny niż polityka międzynarodowa. Tam jak ktoś jest słaby, nieasertywny, to po prostu przegrywa. No, na głowę mu wchodzą, oczywiście przy tym się miło uśmiechając. No, Donald Tusk jest po krepach, po plecach poklepywany, czasem nawet i zasłuży na uścisk serdeczny, braterski albo siostrzany. No ale z tego naprawdę nic nie wynika. I tutaj zmiana musi być zupełnie zasadnicza. No pan już tak, że tak powiem, ostro stawia sprawę, ja jako umiarkowany polityk, umiarkowany prawnicy. Ale w każdym razie jest to polityka kompletnie nieskuteczna, poniżająca Polskę. No a takim jej wykładnikiem najbardziej oczywistym jest kwestia Smoleńska. Załatwienie sprawy Smoleńskiej to jest załatwienie czegoś, co dotyczy nie rodzin ofiar, nie tych wszystkich, którzy to przeżyli, a na szczęście jest takich Polaków bardzo wielu, a to jest Polska racja strasza. Zobaczcie, co Rosjanie zrobili po tej katastrofie w Indonezji. No to jest doskonałe porównanie. No przecież to, co zrobiły polskie władze, no po prostu, to jest poza jakąkolwiek wyobraźnią. To jest po prostu, to jest zupełnie niedowałego. Ginie 96 polskich obywateli, bo to jest najważniejsze, że 96 polskich obywateli. Wśród nich ginie obywatel, który jest zwykle nazwany pierwszy, czyli prezydent Rzeczypospolitej. Małżonka, były prezydent na Ochotstwie, ginie wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego. A państwo polskie mówi po prostu pas, oddaję to wszystko, róbcie co chcecie, chociaż okoliczności katastrofy są co najmniej dziwne. Państwo polskie mówi, że polskim rodzinom nie wolno otwierać strumień na własnej ziemi, bo to jest jurysdykcja rosyjska, czyli Rosjanie są właścicielami Włoch polskich obywateli, tak? Więc proszę Państwa, no to są po prostu rzeczy zupełnie niebywałe. To musi być zmienione. Ja często byłam pytanie, kiedy to się zmieni. No odpowiadam, jak się zmieni władza. Bo przy tej władzy to się zmieni. Ona ma jakieś powody. Jakieś powody, żeby bardzo się obawiać tych wszystkich kwestii. Nie wiem, jakie to są. Ale one są zupełnie ewidentne. Żadna władza normalna, nawet i nieskłonna do konfliktu z Rosjanami, nawet bardzo nieskłonna, tak by się jednak nie zachowywała, jak te obecne władze się zachowują. I z tego trzeba umieć wyciągnąć wnioski. Mam tutaj dla Państwa wiadomość dobrą. Polska delegacja, nasza delegacja, pani Anna Fotyka, osoba stąd właśnie i Antoni Macierewicz, jeszcze jest tam pan Cirkę, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i jest tam przyjmowana nadspodziewanie dobrze. Przyjął Macron, pamiętajcie, że to jest ten były kandydat na prezydenta, to jest dzisiaj wśród republikanów osoba rozdająca karty, to jest bardzo ważna polityka. To jest już absolutnie najwyższa półka obecnej amerykańskiej polityki. Mają inne rozmowy, krótko mówiąc, sprawa tutaj, w tym wymiarze, który my możemy zorganizować, nabiera, no powiedzmy sobie, nowych, dobrych wymiarów. Ale oczywiście my możemy zrobić coś tylko do końca, do pewnego stopnia, bo już zareagował oczywiście Departament Stanu, no, Państwo nie miejcie złudzeń, to chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych i powiedział krótko, no, jeżeli rząd się zwróci do nas o pomoc, to my pomożemy. Tylko że on się nigdy w tej sprawie o pomoc zwrócić nie chciał. Otóż proszę Państwa, no to takiej zgody nie będzie. Otóż proszę Państwa,
Powtarzam, załatwienie tej sprawy jest kwestią statusu Polski. Kim jesteśmy jako państwo? Status. Status, proszę państwa, to jest coś trwałego, bo pozycja w kraju się może zmieniać. Jednego roku może być lepsza, bo gdzieś tam ktoś rządzi, jest łatwiejszy sojusz, ma lepszą pozycję. Później coś się zmieniło, ma gorszą. Po dwóch latach to idzie do góry. To tak troszkę jak w wyścigu polarskim, prawda? Ktoś tam może wychodzić na prowadzenie, później się to robi. Natomiast status to jest coś, co określa sytuację państwa w sposób trwały. I jeżeli chodzi o Polskę, to główne pytanie, na które sobie musimy zawsze odpowiadać, to jest następujące. Czy Polska ma status kraju klientystycznego, klienckiego, czy też podmiotowego? Cała polityka Prawa i Sprawiedliwości sprowadzała się do tego, żeby nadać Polsce charakter kraju o statusie podmiotowym. I nam się to udało. Chociaż za cenę oczywiście ataku. Natomiast cała polityka obecna sprowadza się do tego, że nie tylko powrócił klientyzm wobec Niemiec, bo ten był już przed naszymi rządami, no ale powrócił też klientyzm wobec Moskwy. Czyli krótko mówiąc, klientyzm na obydwu kierunkach. No, naprawdę nam to nie służy i naprawdę niezależnie od tego, co można przeczytać w oficjalnych oświadczeniach, czy nawet w mediach, to jest dostrzegane. Kancelaria dyplomatycznych świata, jak to się nazywa. I odpowiednio nas traktują. To określa także nasze stosunki z innymi państwami, nie tylko z tymi, o których mówiłem, czyli Niemcami i Rosją. I bardzo nas tutaj obniża. Więc krótko mówiąc, musimy to zmienić, ale dlatego też może wykonać tylko nowa władza. Ma tu pewne doświadczenie. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Mogę państwu powiedzieć, że z całą pewnością jest to zadanie wykonamy. Jeszcze na sam koniec. Jedna sprawa, która ma charakter ogólnopolski, ale jest na pewno szczególnie interesująca tutaj. Otóż w ramach tej polityki przemysłowej, polityki gospodarczej, o której mówiłem, jest pewien specyficzny dział. Ja oczywiście różne rzeczy tu pominąłem, sprawy mieszkalnictwa na przykład, które musi być uruchomione, niewiele na ten temat mówiłem, wspomniałem to wszystkie. Natomiast jest sprawa gospodarki morskiej. Polską racją stanu jest także odbudowa polskiej gospodarki morskiej. Zniszczona. Chociaż Polska ma wszelkie przesłanki do tego, żeby ona była. Mamy przez długie wybrzeże uczęszczanego morza. Morze Bałtyckie to nie jest jakiś tam morze działa, prawda, prawie nikt nie przypływa, tylko to jest uczęszczane morze wokół Niemcy, Rosja, Szwecja, no niewielki kraj, bardzo Finlandia też wysoko rozwinięty kraj. Norwegia tam też kawałek jeszcze chyba, nie pamiętam dokładnie, jak na Norwegia nie ma. W każdym razie jest bardzo blisko, ale jeszcze na Morze Północnym. Ale jest także, że to jest miejsce, gdzie można prowadzić gospodarkę morską. I myśmy, trzeba, tak prawda, trzeba. Myśmy, jak państwo może pamiętali, chcieli to zrobić, nawet powstało odpowiednie ministerstwo. No, no dzisiaj niestety takie jest w Polsce, że trzeba do tego ministerstwa. I chcę państwu też wyraźnie powiedzieć, że do tego wrócimy. Że naszym celem jest odbudowa. No i na sam koniec. Tutaj powiedziałem to już, nawet otrzymałem brawa. Sytuacja jest taka jak w 1989 roku. Na szczęście dzisiaj możemy zdecydować sami, chociaż na pewno będą różne naciski, no przykład węgierski tutaj jest. Ale Węgrów jest 4 razy mniej niż prawie 4 razy mniej niż Polaków, a jednak zdecydowali się na to, żeby właśnie sami decydować. I my się na to zdecydujemy. To jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa to, żeby ta prawa strona dokonać się, reprezentuje polskie interesy, była zjednoczona, żeby maszerowała razem i żeby przekonywała innych. I to jest także moja prośba do państwa. Ja jeżdżę w tej chwili po kraju, nie
po to, bo dziennikarze mnie pytają, żeby ścigać Tuska. Zawsze jeździłem. Wtedy jak Tusk nie jeździł, to ja też jeździłem i łatwo to sprawdzić. Tylko po to, żeby przygotować Państwa do pewnej aktywności. I takiej zorganizowanej, i nawet takiej niezorganizowanej, żeby po prostu ludzi z rodziny, przecież rodziny się często dzielą, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, sąsiedztwa, przyjaciół, znajomych, w miejscu pracy, przekonywać do tego, że ta rola Leninga, wiecie pewnie Państwo, o co chodzi. No tak określałem wyborców Platformy Obywatelskiej. To nie jest dzisiaj rola. Że jest naprawdę minimalna grupa ludzi, która w Polsce korzysta na tym rządzie. Ogromna większość, żeby było jest także przedsiębiorców. Także, a może przede wszystkim tych drobnych przedsiębiorców. Na tym nie chodzi. Że te wszystkie sprawy, które też są częścią polityki gospodarczej, to ja nie mówię nic o wszystkim, odblokowanie gospodarki, to zasada euro plus zero i tak dalej, czyli tylko regulacje europejskie, nic, żadnych ograniczeń z naszej strony. To wszystko my możemy zrobić. Oni tego nie próbują. To nie.